Kolejne szybkie, proste i smaczne danie, a mianowicie polędwiczkę wieprzową w sosie chrzanowym. Tak, do tego celu potrzebujemy jedną polędwiczkę wieprzową, którą pokroimy w takie 1,5 cm kawałki. Okruszymy z obydwu stron solą, pieprzem oraz majerankiem i będziemy to na patelce przysmażać na złoty kolor. Także już patelnię rozgrzewam. Do tego przepisu nie ma żadnych wyszukanych jakichś przypraw. Bardzo prosty przepis. Ja użyję łyżkę świeżo startego chrzanu, którą zetrę na drobnych oczkach, ale jak mamy zrobione na przykład na zimę taki chrzanik, także też możemy dać. Nie musi być świeży. Także obruszymy solą. Pieprzem. Najlepiej świeżo zmielony. I dorzucimy troszkę majeranku. I to samo robimy z drugiej strony. Te polędwiczki będziemy, wiadomo, dusić pod przykryciem. Także przez to ją od razu solimy. Tak, to wiadomo, można powiedzieć, że zaraz będzie mięso twarde, nie twarde. Ale tu jest akurat przepis na duszoną. Nie będziemy tego jej smażyć i podawać. Także tutaj przez to ją solimy wcześniej. Patelnia, myślę, że się już powinna nagrzać. I ładnie przypalamy ją na złocisty kolor. W międzyczasie weźmiemy jedną cebulkę i pokroimy ją w drobną kostkę. Cebulkę mamy pokrojoną, polędwiczkę obrócimy na drugą stronę. Na tej samej patelni będziemy posmażać cebulę, także tutaj tego nic nie wylewamy, jakieś tam przypalenie, jak mamy jakąś tam patelnię i nam się trochę poprzypala. Dorzucimy troszkę jakiegoś tłuszczu i wpyskimy cebulę i na koniec dorzucimy przeciśnięte przez praskę dwa ząbki czosnku. Ale na razie zajmiemy się tą polędwiczką. Polędwiczka się nam ładnie przerumieniła, także przerzucimy ją teraz do jakiegoś innego naczynia, tak żeby chwilkę poczekała. Na tej patelce zaraz wysmażymy cebulkę. Dorzucimy troszkę masła kolorowanego, bo tak jak widać, tutaj patelnia praktycznie sucha. To cebula będzie nam się zaraz spaliła. Dorzucimy teraz cebulkę i po chwili wyciśniemy dwa ząbki czosnku. Ta przypalenica tutaj doda fajnego aromatu, tak jak ktoś robił ten schab z mojego przepisu, w którym też tak właśnie dość mocno przypalaliśmy na patelni ten schab w sosie własnym. Właśnie to głównie ta przypalenica tutaj nam zrobiła robotę. W tym przepisie też, tak jak widać, już ładnie wygląda cebulka, co dopiero rzuciłem. Wszystko ładnie odeszło od patelni. Cebulka już fajnie wygląda, także dorzucimy czosnek. Dwa. Jeszcze chwileczkę poszklimy, ale już wszystko to ładnie się prezentuje. Także teraz w ostatniej kolejności potrzebujemy 300 ml wody, którą zaraz zlejemy do naszej cebulki. Zlejemy wodę. Tak jak mówiłem, 300 ml i dorzucimy teraz nasze polędwiczki. I w międzyczasie dołożymy jeszcze jeden liść laurowy. Jak już wszystko mamy zalane, przykrywamy naszą patelkę i będziemy to dusić jakieś 20 minut. Choć wcześniej musimy troszeczkę zmniejszyć ogień. Bo dorzucimy nasz guś programu, czyli łyżkę. Ja to mam taką kopiatą świeżo startego chrzanu, także pod koniec duszenia dorzucamy łyżkę świeżo startego chrzanu. Ja na razie to przykrywam i dusimy. Nim nam się polędwiczka udusi, zrobimy jeszcze taki sosik do zagęszczenia. Także użyjemy dwie łyżki śmietany 18 i jedną łyżkę mąki pszennej. Tak jest w przepisie, ale ja standardowo używam mąkę ryżową, bo również nam to wszystko elegancko zagęści. Także to wszystko razem połączymy i będziemy czekać
na rozwój wydarzeń. No, minęło jakieś 17 minut. Dorzucimy teraz nasz chrzan. Łyżka taka stołowa. Troszkę to wszystko razem przemieszamy, przykryjemy i jeszcze podusimy tak 3-4 minutki, żeby nam ten chrzan puścił aromat do tego sosiku, który za chwilkę będziemy zagęszczać. No, duszenie dobiega końca. Teraz zahartujemy naszą śmietanę, tak żeby nam jej nie ścięło. Zaraz dolejemy do reszty. Będziemy długo śmietanę gotować, nie jest to zbytnio zdrowe, także jak nam tylko pryknie, od razu będziemy to wyłączać. Jeszcze wybierzemy tę śmietankę do końca. Przykryjemy jeszcze na pół minutki i mamy mięsko do obiadu gotowe. Jeszcze na koniec trzeba sprawdzić i doprawić tylko solą, pieprzem. Ja dorzucę troszkę pieprzu i już mamy wszystko gotowe. Tak się prezentuje polędwiczka, także tutaj, jeżeli się przepis spodobał, to życzę smacznego i do zobaczenia.